Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym pokazać w tym materiale tak zwane opcje. Jest to materiał przeznaczony dla osób trochę bardziej zaawansowanych i chciałbym pokazać także takie rzeczy, o których tutoriala jeszcze nie robiłem. Oczywiście zrobię, ale to jeszcze sprawa czasu. A więc teraz tak. Opcje, o których chcę powiedzieć, znajdują się na zakładce z materiałami. Dodaję do Cube'a nowy materiał. I to, o czym chcę powiedzieć, jest skupione w jednym miejscu. Jest to panel o nazwie Options, czyli opcje. Pierwsza opcja, którą chciałem pokazać, to opcja Traceable, czyli opcja, która włącza lub wyłącza możliwość śledzenia promieni, które przenikają przez scenę i zderzają się z obiektem. W tym celu przygotowałem taką małą scenę, na której można spojrzeć na kulę i sześcian. Jeżeli zrobię render tej sceny, co chwilę trwa, no to widać, że wszystko jest w porządku. Opcja Traceable jest dla tych materiałów włączona obecnie. No i widzimy dość ciekawą kulkę odbijającą się w sześcianie, a kulka jednocześnie odbija jakieś otoczenie. Widać także, że na tej scenie jest cień pod obiektami. Jeżeli teraz dla takich obiektów wyłączę opcję Traceable, to nie znaczy wcale, że one nie będą się renderować. Na podglądzie widać je bez zmian. Natomiast samo wyrenderowanie powoduje, że natychmiast z tej sceny znika cień, ponieważ nie jest już śledzona geometria obiektu przez światło, oraz znikają również odbicia lustrzane. Tak działa opcja Traceable. Jeżeli nie chcę renderować czegokolwiek, co ma być śledzone promieniami światła, wtedy mogę tę opcję spokojnie wyłączyć. Tak mogę zrobić na przykład dla napisów, które są świecące, albo dla różnych innych rzeczy. OK. Teraz opcja, która nazywa się Full Oversampling. Jest to opcja, która powoduje, że tekstury, które są nałożone na obiekt, są w pełni próbkowane po to, aby utworzyć jakiś ładny antaliasing dla nich. Tę opcję jest dość trudno pokazać. Siedziałem godzinę i robiłem materiał, na którym byłoby to widać. No i być może mi się w końcu udało. Mamy tutaj taki dziwny klocek, który jest w środku podobny troszeczkę do mydła czy do czegoś takiego. I on się dosyć długo renderuje. Dlatego przygotowałem sobie wcześniejszy render na slocie trzecim. Ten render wygląda w ten sposób. To jest klocek, który ma dość skomplikowany materiał, złożony z obrazków i z tekstur proceduralnych. I jak widać, ten materiał jest taki trochę poszarpany. Jeżeli się mu dobrze przyjrzeć, to widać, że ścieżki na tym materiale naszyte czy też nałożone są dość brzydkie, posiadają sporo błędów. Tego typu błędy biorą się właśnie stąd, że nie jest dla tego materiału podczas renderowania włączona opcja Full Oversampling. Jeżeli taką opcję włączę, to dostanę dużo lepszy render. Proszę się uważnie przyjrzeć, zaraz przełączę się na ekran, w którym jest wyrenderowany ten sam materiał, ale z włączonym Full Oversamplingiem, czyli z pełnym próbkowaniem tekstur. Jak widać, teraz dostaję dużo bardziej gładki obraz, i jest to obraz dużo lepszej jakości. No i oczywiście za to płaci się odrobinę czasem obliczeń. Ten obrazek renderował się przez 21 sekund, no a ten przez 30 sekund, a więc 9 sekund to 1/3 wydłużenia czasu renderowania. Kolejna opcja w panelu opcji to jest opcja o nazwie Sky. Sky, czyli niebo. Można łatwo to pokazać, jeżeli wyrenderuję sobie kostkę, no, którą mam teraz wstawioną na scenę. Do tej sceny dodam jeszcze światło, ponieważ światła mam obecnie na innych warstwach, a chciałem, aby cokolwiek było widoczne. Zróbmy testowy render. Mam tutaj kostkę. Ta kostka wygląda jak normalna kostka z domyślnym materiałem. Jeżeli w tym materiale domyślnym włączę opcję Sky, to już nawet na podglądzie widać, że dzieje się coś dziwnego. Otóż kostka w tym momencie znika. Nie jest to jednak prawdziwe zniknięcie, ponieważ ona po prostu jest renderowana w taki sposób, że widać przez nią otoczenie. Widać przez nią niebo, a więc tworzy dziurę. No i tego typu opcja może wydawać się nikomu niepotrzebna, ale przydaje się na przykład wtedy, kiedy chcemy zrobić jakiś budynek, na przykład wnętrze pokoju albo coś w tym stylu i chcemy, aby na ścianie było widoczne okno lub też dziura, przez którą widać niebo. Wtedy można w takiej ścianie umieścić zwykłego plane'a i wyrenderować go właśnie z opcją Sky. Zróbmy na przykład to w ten sposób. Proszę zobaczyć, mam tutaj normalnego plane'a, natomiast w nim jest dziura, przez którą widać zwyczajnie niebo. Więc w taki prosty sposób, bez wycinania dziury, mogę mieć wyciętą dziurę. Kolejna opcja, która jest warta uwagi i opowiedzenia, to jest opcja o nazwie Use Mist, czyli użyj mgły.
Chodzi o to, że materiały, które dodaję do obiektów standardowo, mogą być liczone w taki sposób, aby było widać na nich mgłę, albo tak też, żeby tej mgły nie było widać. Aby było widać jakąkolwiek mgłę, ustawię sobie kilka kostek na tym dużym planie w osi patrzenia kamery, właśnie po to, aby pokazać, jak taka mgła działa. Zdaje się, że kamerę mam na drugiej warstwie, a więc przeniosę ją na pierwszą warstwę. I teraz popatrzmy przez chwilę na to. Muszę oczywiście dodać mgłę i to jest osobny tutorial, w związku z tym nie będę teraz tłumaczył, co ta mgła robi i jak się ją włącza. Ale potrzebujemy tutaj mgły, aby było cokolwiek widać. Widać, że jest ta mgła troszeczkę za daleko. Zmienimy trochę parametry. O, i teraz już widać, że mgła zaczyna się przybliżać do mojej sceny. W porządku. I jednocześnie znikają w niej jakieś tam obiekty. Jeżeli mgła będzie zaczynała się od 1, to będzie jeszcze bliżej jakby wszystko wciągane. Weźmy tą mgłę jednak, powiększmy, żeby była głębsza. Może za dużo. Niech zostanie tutaj 12. OK. I teraz tak, jeżeli materiał którejkolwiek z tych kostki będzie miał włączoną opcję Use Mist, w tym momencie będzie liczona mgła, no właśnie tak, jakby tego materiału miało być nie widać, czyli jakby tonęła we mgle taka kostka, czy też ten materiał. Teraz obecnie na tej kostce są wszędzie te same materiały, w związku z tym dla wszystkich kostek naraz mogę tę opcję wyłączyć. Powoduje to, że materiał staje się niewrażliwy na działanie mgły. No i oczywiście mgła działa na te materiały, które mają to włączone, natomiast wyłączenie opcji powoduje, że widać nawet z daleka coś. To również może się przydać do robienia różnego rodzaju napisów, które są widoczne we mgle, mimo tego, że wszystkie inne przedmioty czy obiekty we mgle toną. Mamy także dosyć ciekawą opcję związaną z odwróceniem kolejności renderowania, jeżeli chodzi o głębię obrazu. To jest dosyć dziwna opcja i przydawać się może w bardzo specyficznych sytuacjach. Dlatego teraz nawet trudno mówić o tym, do czego mogłaby się przydać, ale założę się, że gdzieś w kompozytingu można byłoby wykorzystać niektóre właściwości. Teraz tak, przygotowałem sobie coś na kształt kulki. Ta kulka powinna być oświetlona światłem padającym z góry, po to aby było widać cień w miarę sensownie. Przesunę światło nad tą kulkę. O, teraz widać, że ta kulka rzuca cień, który jest bardzo czarny, oczywiście wygląda to strasznie, ale chodzi o to, żeby pokazać troszeczkę inną własność. Jeżeli spojrzę przez kamerę, wyrenderuję scenę, to widać, że w tym materiale cień jest na dole, natomiast światło jest na górze. Jeżeli natomiast spróbuję przełączyć opcję Invert Z Depth, czyli odwróć głębię Z, to w tym momencie mój obiekt znika. No i jest to niezbyt fajne, ale bierze się to stąd, że ten obiekt w tym momencie jest troszeczkę inaczej renderowany i tak jakby głębia, która w nim jest, renderowana jest zupełnie od drugiej strony. Akurat w tym momencie nie wyszło mi pokazanie tego, dlaczego to jest fajne i dlaczego wygląda, jak wygląda, ale może po paru próbach mi się to uda. Wrócę do tego w każdym razie później. Mamy następną opcję, która nazywa się Z Offset. Ona jest związana z tym Invert Z Depth, ale w tym momencie jest nieaktywna i zmiana tego offsetu niewiele tutaj wniesie. Obiekt normalnie się pojawia, tak jak teraz. Być może to jest związane z ustawieniami światła. Zaraz możemy to sprawdzić. Wystarczy tylko, że w świetle włączę sobie cień. Tak, to jest chyba to. I teraz obiekt rzuca cień. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądało przełączenie opcji Invert Z Depth dla niego. To był render. No i teraz niestety znikł. To, co chciałem pokazać, to jest sytuacja taka, w której obiekt swój cień ma z drugiej strony. Tak to po prostu śmiesznie wygląda. No ale w tym momencie to nie działa. Być może potrzebny jest inny bufor światła, więc jeszcze raz spróbuję. Proszę mi wybaczyć to małe zamieszanie. Weźmy sobie światło buforowane ze spota. Troszeczkę większe oddziaływanie światła ustawię, tak żeby również rzucał jakiś sensowny cień ten obiekt. No i teraz przełączę to jeszcze raz i jest już moja ostatnia próba. No niestety nie działa, więc może później jak znajdę, to zrobię jakieś uzupełnienie. OK, wróćmy w takim razie do tematu. Mamy opcję, która nazywa się Light Grope. Jest to opcja, która pozwala oświetlić dane obiekty pewną wybraną grupą świateł. A więc sprawa dosyć prosta. Jeżeli dodam kilka świateł na scenę i to światło, gdzie ono jest, dodało się tutaj. To jest światło, które będzie miało kolor na przykład czerwony. Zrobię jego kopię, zmienię jego kolor na zielony, zrobię kopię
zmienię kolor na niebieski, no to teraz będę miał oświetloną scenę poprzez trzy różnokolorowe światła. Gdybym chciał, aby ten obiekt był oświetlony tylko przez światło białe, które skopiuję i ustawię nad nim dokładnie, no to nie ma takiej możliwości, aby wyłączyć ze sceny te pozostałe światła bez stworzenia jakiegoś triku. No i teraz, aby zrobić tego typu rzecz, dodatkowo tu jeszcze dodam cień, który będzie pod obiektem, żeby zrobić taką rzecz, żeby obiekt oświetlony był tylko przez jedno światło, to światło muszę dodać do grupy. Aby dodać światło do grupy, muszę wcisnąć klawisze Ctrl G. OK? Światło w tym momencie zamienia się na taki zielony obiekt. Widać, że jest lekko zielone. No i oczywiście jest już w grupie. Grupa tego światła jest na zakładce, w której mamy dane obiektu. Zakładka Object. Jest tam taki panel o nazwie Groups. I teraz jak dodałem światło do grupy, to mamy utworzoną jedną grupę, która działa na wszystkich warstwach, ma jakieś tam ustawienia i teraz nie będę tego tłumaczył. Natomiast ważne jest to, że ta grupa nazywa się Grope. Mogę ją zmienić na przykład na światło. I teraz jak wrócę do ustawień swojego materiału, to mogę wybrać, aby światła, które świecą na obiekt, znajdowały się tylko w grupie światło poprzednio przypisanej. W tym momencie obiekt doznaje działania tylko i wyłącznie jednego rodzaju światła, niczego więcej. Jest to ciekawe dosyć i pozwala zrobić kilka takich bardzo zaawansowanych efektów. Na razie o tym też nie będę mówił, ale wrócimy do tego, na przykład przy tworzeniu światła, czy też przy tworzeniu tekstury śniegu leżącej na górach. Dobrze, teraz następna opcja. To jest opcja, która nazywa się Face Textures. Z tą opcją związana jest także opcja Face Textures Alpha. I tutaj chodzi o taką sytuację, w której do obiektu dodaję teksturę pochodzącą z obrazka. I teraz ta opcja powoduje, że kolor tej tekstury zamienia mi kolor dyfuzyjny mojego obiektu. Mam to przygotowane na osobnej scenie, która nazywa się kostka. Jest tutaj taka ładna kostka, którą mogę wyrenderować. Ona jest pusta w środku, a ten efekt pustości nałożony został przez teksturę. Zwykła kostka nie ma tej przezroczystości, no chyba, że włączę sobie wyświetlanie tekstur i wtedy będę widział przezroczystość również na scenie. Ale to jest jakby sprawa zaawansowana. I teraz tak, na razie tekstura jest nałożona na kostkę w sposób zupełnie naturalny. Pokażę może, jak ta tekstura wygląda. Zrobiłem ją przed chwilką w GIMPie. Wczytamy sobie obrazek, który był robiony jako ta tekstura. To jest tekstura, która nazywa się Alpha Kostki Bok. I wygląda w ten sposób. Czyli zielona ramka z czarną kreską, z białą kreską, taką budką i w środku jest przezroczysta. Tego typu tekstura jest nałożona na wszystkie ścianki kostki za pomocą zwykłego nakładania tekstur w materiałach. Jest to zrobione zgodnie z zasadami sztuki, że tak powiem. Jest warstwa UV, która steruje tym nakładaniem. Zrobimy sobie tutaj edytor UV. Widać, że tekstura jest wczytana. Nazywa się Alpha Kostki Bok. I oczywiście w teksturach w panelu mam tą teksturę dodaną. OK. Tutaj jest na liście. I ustawienia są takie, żeby właśnie w ten sposób się to wszystko renderowało. I teraz render działa. Widać, że kostka jest pusta, dostaje taką ładną ramkę i wszystko jest OK. Mogę nawet włączyć światło środowiskowe, aby doświetlić troszeczkę scenę. Wtedy dostaję również widoczną tą stronę kostki. OK, ale teraz tak. Mówimy o materiałach. Jeżeli wyrzucę z materiału teksturę, czyli wywalę całkowicie tą informację o kolorach, to oczywiście wyrenderuję zwykłą kostkę. Ta kostka wygląda teraz tak, jak wygląda, nie ma się co przejmować tym. Nie wiem, czy tu przypadkiem nie jest gdzieś mgła. Nie jest. I teraz mogę zmusić rysowanie tego materiału mimo wszystko właśnie za pomocą Face Textures. Czyli nie muszę używać tekstury po to, aby kolor z tekstury został zmapowany na materiał. Nawiasem mówiąc, ta kostka jest przezroczysta teraz dlatego, chociaż mam wyświetlanie tekstur, proszę zobaczyć, widok jest teksturowany, że mam włączone wyświetlanie. Nie mam wyświetlonego przezroczystości. Mam wyświetlanie GLSL teraz. To jest normalna kostka. Dobra, więc teraz, aby włączyć wyświetlanie tekstur, muszę wcisnąć ten guzik Face Textures. I w tym momencie widać, no niestety trochę jeszcze jest jakaś kamera z mgłą. Nie wiem, czemu tak to wygląda. Dziwne. Moment, zaraz spróbujemy z tą mgłą powalczyć. Być może ta głębia tutaj niestety coś zmienia. Wygląda to bardzo dziwnie, nie podoba mi się taki wygląd. Troszeczkę za bardzo zaszumiony jest.
Sprawdźmy jeszcze, jest tylko przezroczystość, Z-Transparency jest włączone. Dobrze, niech tak będzie. Tu wydaje mi się, że jednak jest wszystko w porządku, z tym, że nie włączyłem jeszcze wszystkiego, co było trzeba. Więc teraz tak, widać już, że kolory zaczynają się na tej bryle mojej mapować, mimo tego, że nie mam żadnej tekstury. Jeżeli teraz włączę Face Texture z Alpha, to dodatkowo wymuszę jeszcze, aby kolor Alpha z materiału przeniósł się na kostkę. I to włącza mi dokładnie ten sam efekt, który miałem wtedy, kiedy tekstura do obiektu była dodana. Wrócimy być może do tego, jak będę omawiał teksturowanie UV i robienie materiałów, które są przezroczyste. Ale przezroczyste w niektórych tylko miejscach, nie w całości, tak jak to było omawiane przy transparency. Dobra, więc to jest na razie tyle. Teraz następna opcja to jest Vertex Color Paint. Jest to opcja związana z pewnymi możliwościami, które można mieć do na przykład narysowania pewnych detali na obiekcie. Na początku może zresetuję sobie scenę, ustawię kamerę w takiej pozycji, aby było widać mniej więcej środek sceny i do tej sceny dodam sobie plane'a. Kamerę podniosę trochę wyżej i spojrzę w dół. No i dodam jeszcze światło, aby było widać w ogóle cokolwiek. I teraz to światło, które dodam, to będzie pojedynczy punkt, lampa, taka dosyć delikatna, podniosę ją do góry i niech to wygląda tak jak teraz. Taki wychodzi mi render. Teraz, aby można było pokazać, na czym polega malowanie wierzchołków, trzeba przede wszystkim dodać sobie do sceny sporo wierzchołków. Może zamknę już to okno, żeby nie przeszkadzało. A więc dzielę swój plane na 10 elementów, a następnie dzielę każdy z nich na jeszcze 2. To powoduje, że mam taki całkiem ładnie podzielony plane na mnóstwo różnych wierzchołków. Może więcej tych podziałów wstawię, żeby był gęstszy. Dzięki temu będzie można bardziej precyzyjnie malować. I teraz tryb malowania wierzchołków związany z materiałem i z tą opcją Vertex Color Paint to jest taki tryb, w którym mogę malować bezpośrednio wierzchołki w obiekcie. I kolor pomiędzy każdymi dwoma wierzchołkami będzie się interpolował w taki sposób, aby nastąpiła liniowa zmiana od jednego do drugiego. Jest to bardzo fajna opcja i pozwala zrobić nieraz dosyć ciekawe efekty. Z tym, że żeby te wierzchołki pomalować, nie potrzebuję tekstury, a jedynie specjalnego trybu w Blenderze, który wyciągam sobie z panelu Object Mode i zmieniam go na Vertex Paint. W tym momencie w zakładce z narzędziami pojawia mi się zestaw narzędzi do malowania właśnie i mogę teraz wybrać sobie na przykład, że cały mój plane będzie czarny. Aby ustawić szybko wszystkie kolory na plane według tego, co wybrałem z panelu kolorów, naciskam klawisz Shift K i mam wszystkie wierzchołki pomalowane na czarno. Teraz, jeżeli wybiorę sobie kolor, który jest na przykład biały, to mogę tym białym kolorem malować. Na przykład coś w ten sposób. OK. Jest to zwykłe malowanie wierzchołków i oczywiście w normalnym trybie tego nie zobaczę. Mam normalnego plane'a. Co więcej, jeżeli wyrenderuję taką scenę, to nadal nie będę widział tych pomalowanych wierzchołków. A to dlatego właśnie, że nie jest włączona opcja Vertex Color Paint. A więc jest to taki prosty sposób na podmalowanie jakiegoś mesza, zapamiętując kolor w samych wierzchołkach wewnątrz materiału i materiał musi tylko wiedzieć, że taka opcja jest włączona. Teraz po wyrenderowaniu dostaję dokładnie to, co namalowałem. To jest bardzo sympatyczna opcja, ponieważ pozwala mi malować różne ciekawe rzeczy. Teraz oprócz tego, że istnieje możliwość malowania wierzchołków i dodawania tego koloru do normalnego koloru materiału, mogę także mieć malowanie światła na obiekcie. Jeżeli wyrenderuję teraz scenę, to dostaję normalnie oświetlonego plane'a. Tam, gdzie jest kolor czarny, to jest normalny kolor materiału, bez żadnej różnicy. Natomiast tam, gdzie pomalowałem cokolwiek na biało albo na jakiś inny kolor, pojawia się efekt świecenia. Dlatego jeżeli usunę tę lampę, która tutaj jest, to będę miał scenę całkiem czarną, z wyjątkiem miejsc, które wcześniej pomalowałem. Jak widać, czarny kolor, który był na plane'ie, również tutaj delikatnie świeci, chociaż nie, mam jeszcze światło środowiskowe. Teraz scena jest całkowicie ciemna, a mimo to istnieją na niej pewne świecące obrazki. Mogę to pokazać jeszcze inaczej, budując taką w pełni normalną scenę. Dodam sobie teraz plane'a, dodam kostkę. Tę kostkę ustawię w kilku różnych miejscach.
Na przykład tutaj. Tutaj. I teraz, gdybym chciał, aby między tymi kostkami namalowana była jakaś droga czy coś w tym stylu i żeby to była droga, która jest świecąca, to musiałbym zrobić dość zaawansowaną teksturę. Na przykład mapować tam jakieś emit czy coś takiego. Coś, o czym już żeśmy opowiadali. Można to zrobić prościej. Właśnie do tego celu służy ten tryb malowania wierzchołków. Teraz moja scena jest całkowicie czarna. Włączę w takim razie światło środowiskowe, ale nadam mu dość niewielką wartość, po to, aby wszystko było tylko lekko oświetlone. No i teraz, gdybym chciał, aby ta moja scena rzeczywiście zawierała jakieś narysowane przeze mnie wcześniej elementy, to muszę ją znowuż podzielić. Dzielę 8 razy, później dzielę jeszcze 10 razy. I teraz mam bardzo dużo takich podziałów. Ok? Tak to wygląda. Gdybym teraz chciał, żeby coś na tej scenie się świeciło, to mogę zaznaczyć, powiedzmy sobie, na przykład taką linię wierzchołków, taką. Oczywiście zaznaczam je w ten sposób, aby pomiędzy nimi również zaznaczyły się ściany, dlatego zaznaczam sąsiadujące linie, krawędzi obok siebie. Jeżeli zrobię coś w ten sposób, to w tym momencie mogę pomalować tylko te zaznaczone wierzchołki. No i teraz, żeby to zrobić, muszę przejść do trybu malowania wierzchołków. Jest tutaj taka sprytna opcja, jak właśnie to ustawienie koloru na czarny. Naciskam Shift-K, aby ustawić wszystko natychmiast na czarny kolor. Teraz zmieniam sobie kolor na biały. Ewentualnie możemy zmienić mu kolor na jakiś pomarańczowy. Będzie może ładniej wyglądał, czy zielony. Też jest doskonały. I teraz naciskam taki specjalny guzik, który pozwala mi maskowane, czy też zaznaczone wcześniej wierzchołki malować wyłącznie i żaden inny się nie będzie malował. Teraz korzystam z takiego malowania, tak jakbym uwzględniał zaznaczenie wierzchołków. Ale jest to nic innego jak pomalowanie koloru na wierzchołkach w trybie malowania wierzchołków właśnie. Dzięki temu mogę uzyskać bardzo fajny efekt. Nie potrzebuję tutaj nakładać nawet żadnego materiału skomplikowanego czy tekstury, która będzie miała jakieś dziwne ustawienia. Oczywiście nie widać tego koloru. W trybie edycji widać te moje zaznaczone wierzchołki. Mogę je odznaczyć. I teraz, jeżeli zrobię render, to oczywiście nic ciekawego nie widać. W tym materiale, który jest na plainie, teraz, znaczy muszę dodać w ogóle materiał. W tym materiale, który dodałem, robię render, nadal nic nie widać. I dopiero jak włączę sobie vertex color light na przykład, to w tym momencie pojawiają mi się te linie światła. One oczywiście nie świecą same z siebie, ale mimo wszystko wyglądają tak, jakby się jarzyły i nie ulegają, że tak powiem, zaciemnieniu poprzez działanie cienia czy różnych innych rzeczy. Bardzo przydatna opcja. Mamy także jeszcze jedną możliwość. Istnieje ostatnia opcja, coś takiego jak Object Color. I ten Object Color to jest coś, co pozwala mi pokolorować obiekty na scenie w widoku 3D. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, ale w materiale dotyczącym widoczności i zakładki Display w panelu Object mówiłem o tym, że można tutaj wyświetlać nazwę obiektu, jakieś osie, siatkę i inne rzeczy. I jest tutaj taka zakładka, czy też punkt, czy też jakby kolor, który nazywa się Object Color, który mogę kliknąć i ustawić sobie na przykład zielony. I robiąc ten materiał, troszeczkę się tutaj zakręciłem, bo zapomniałem o tym, że materiał trzeba najpierw w ogóle do obiektu dodać. Teraz jest sytuacja taka, jeżeli dodam sobie materiał do klocka, który teraz jest zaznaczony, to w tym momencie mogę zaznaczyć opcję Object Color i ten Object Color ustawiony w panelu obiektu będzie respektowany przez Blendera. Na renderze również ten kolor widać, ale najfajniejsze jest to, że widać ten kolor również w podglądzie. I co więcej, ten kolor się będzie mieszał z kolorem Diffuse, który mam ustawiony w obiekcie. A więc teraz mam jakiś kolor niebiesko, czy też zielono-czerwony, który wygląda jak taki brąz. Mogę ustawić sobie kolor żółty, będę miał ładny żółto-zielony i tak dalej. Jest to przydatne do tego, żeby w widoku 3D nie zmieniać w ogóle kolorów materiału, a jednocześnie nadać obiektom jakiś unikalny dla nich kolor. Nieraz się to przydaje przy jakichś zaawansowanych rzeczach, związanych na przykład z modelowaniem silnika gier, czy innymi rzeczami. Sympatyczne, no i przy okazji jako efekt uboczny będzie się także renderować. Ostatnia opcja to jest Pass Index. Pass Index jest to taka opcja, która pozwala zmienić kolejność renderowania obiektów, a renderowanie obiektów odbywa się w tak zwanych przebiegach, czy też pasach.
mogę wymusić, aby klocek renderował się w innym przebiegu niż to się dzieje normalnie. Jest to opcja zaawansowana i ona się łączy z tym, co jest zebrane na zakładce Render Layers, o tutaj. Sterując tymi parametrami łącznie z czymś takim jak Pass Index, jestem w stanie w nodach w edytorze nodów podczas compositingu lub postprocessingu uzyskać pewne efekty specjalne, które normalnie nie byłyby możliwe. Być może do tego również dojdziemy, ale to jest jeszcze daleko, daleko do przodu, bo materiał, który jest związany z tą opcją, jest naprawdę bardzo zaawansowany. Ok, i to jest cała zakładka Options. Zapomniałem dodać, że w przypadku, kiedy korzystam z Light Grupy, to mogę włączyć sobie opcję Exclusive po to, aby materiał odbierał światło tylko należące do tej grupy. No a to jest już dość prosta rzecz i teraz właśnie o niej powiedziałem, wtedy zapomniałem. Fajnie, dziękuję za uwagę. To był materiał bardzo zaawansowany, nie wszystko wyszło tak jak powinno, no ale mam nadzieję, że jakoś damy radę zrozumieć przynajmniej część. Do zobaczenia następnym.